Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj jesteśmy w Puławach z kładzikiem. Wzięliśmy kłada do stuntu normalnie. Tankuję motor i będziemy dzisiaj upalać, zobaczymy co się będzie działo, ale myślę, że fajnie będzie, więc zapraszam do oglądania. Ogólnie dojechaliśmy na miejsce, jak widzicie. Ja już jestem przebrana i chcę jak najszybciej sobie pojeździć, bo chmury są czarne. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ale wydaje mi się, że na pewno dzisiaj pojeździmy, bo od 16 niby na pewno ma już nie padać. Może w ogóle nie będzie padało. Odzwyczaiłam się od placu w Puławach. Co ty gadasz? Ile ciebie było? Stary, ponad miesiąc na pewno, z półtorej miesiąca, no. Taka ta kostka nierówna teraz. Nie dowaliłem ponad dwa bary, a wcześniej jeździłem na jeden pół, to taka różnica. Ej, ale ja też chyba mam dużo powietrza, to też może być to. Tak mnie ściąga, ale jeszcze się przyjadę, kurde. Zaraz się wieje, jeśli pewnie będzie gdzieś. Ale już moim zdaniem, wiesz, na placyku, nawet w Białymstoku jest dużo równiej. A nie wiem, tam są kolejne takie dziury, no nie? No. Ale tak jak na placu, ale tu jest... No tutaj to się skacze, jak wjechałem, no. To ja na tym motorze tak o. Zakładę zbroję, było przycierać, czy było przycierać bez zbroi? No załóż sobie, ja mam założoną. I co, jestem migaczadem mimo wszystko. Tak, ale ja nie. Szybko wszystek? Tak, no. W ogóle naprawdę? Tak. Naprawdę? Bardzo delikatnie. I nadszedł ten moment. Może w ogóle nie będzie padało. Ej, Spider, ty się tak ukrywasz przed policją? Kurczę, wszyscy tak. Z kamerami, tak jak już nie wiem. To już się trzech, tyle, nie? Nie no, ja się nie ukrywam, ale już teraz jak się ubrałem, to nie będę się rozbierał drugi raz tu. Panie, mam nadzieję, że zaraz przestanie padać. No myślę, że jeszcze chwilę będziesz musiał poczekać z tym. Jak nie przestanie padać, to jedziemy nad jezioro, skaczemy do wody w deszczu. Patrzcie, jednak zobaczycie normalnie twarz tego gangstera. Face reveal, a jednak nie. To jest jak ten, jak Spider-Man, zdejmujecie sobie maski. No. O. Ale co? A jednak taki grzeczny chłopak. No, uśmiechnięty, z bluzką. Czyli rozwiązaniem jest to, że pada deszcz, więc będziemy driftować kładem, tak? Tak. Nic tych rzeczy. No, absolutnie. Szkoda, bo on będzie, to będziemy kładem. Co ja tu widzę? Misza jest dobry w kładzie. Kładzie jest. Co powiesz na ten temat? Latamy? Zainspirowałeś mnie. Tak? No. Latamy? Tak, no po to go tu przywiozłam. No to dobra, zaraz będzie stół. Co to jest? Pszczur. Kajo. Nie, A300 to jest. Czyli 300. Ale rozkminia. Ale rozkminia, ty. A300 się nazywa, może być 300. Pojemności, ty. KTM XT450, to 450 pewnie. Kurwa. Ja jeszcze bucham stoję jakoś. Pa. Chłopaki dobrze robią, nie? Szybciej to proszę, mógłbyś jeszcze wieszka po dwa. O nie, nie musisz to tak... Ale przód jaki masz szeroki, kurde, to trzeba rząd Eriksa. Ale właśnie leka ma. Tak, normalnie steka. Ale dał. 13, ja nie będę go katował. Wszystkie biegi do góry, nie? Mhm. Ale może go rozgrzej na razie. Poczekam, aż się nagrzeje. Pa, co robi. Thank you.
do domu. Ja za każdym razem jak coś widzę, myślę, że jadę to do domu z tym razem. Wiesz, ładuj. Zajebiste. Zamiast kluski. Fajny, fajny. Nie no, jest mega fajny. O, patrz, profesjonalista. On się nie pyta. Ładnie zrobiłeś. Połamał człowieku. Ale nie wygląda jak wygląda. Wcale. To się może nie urwie. A kurna, jak taki gigaczar ciągnie, to się nie dziwię, nie? Co oni robią? Rób co chcesz. Ale chodzi to. Ale dobry jest, nie? Zrobisty. Ale fajny fest. Ej, serio, serio. Zaraz koło się przykręcą, nogi mu spadną. Dawaj backflipa teraz do tyłu. Ja nie mogę. No dawaj. No dobra, wysoka jesteś, wyjdzie co? Ja nie mogę. Wyskoczę przez... Trzymaj. Areszty mam. No dobra, pokaż Miszka. Jak tutaj biegi chodzą? Jedynka w dół, reszta w górę? Nie, jedynka wsteczny w dół, reszta w górę. Ja, ale to, wszystko w górę idzie. Tak, tak? Wsteczny w dół. Misza robi normalnie pokaz stunterski. A bo to pisze stunter. Nie wiedziałem, że to jest takie mocne, nie brałem. A jaka to pojemność? 300. 300? 300? No. 300. Jak zły wstaje, co? Wstaje jak zły. Dwuje mu pakujesz na taką. No co, bo porównałem do TRX-a naszego. No, może być. Naprawdę. Lekko wstaje. TRX cięższy dużo jest i przez to chyba, wiesz? No. A to takie lekkie. To jest leciutkie, fajne. On chyba 170 kg waży. No i spróbuję jeszcze coś, dobra? Spróbuj, no. Było pod dachem jakiś stuncik. Pewnie. Stuncik jakiś pod dachem. Ale dałeś, to jest, czekaj, to będzie prościej. Słuchajcie, bo upykam się, nie to pojeździć. Wiedziałam, że kład zrobi furorę. No. Ja myślę, że jeszcze nie oderwę dzisiaj od niego, nie? Już kij w te, że tą tarczę sobie większą wsadziłem w KTM i tak dalej, już to mi się spodobało. I co, jak wrażenia daj? Ciężko opisać. Nie chcę, żeby ten kład koziołkował. No ciało przerzucaj dlatego, to nie będzie koziołkował. A jak będzie koziołkował, to będzie źle? No nie będzie fajnie. Nie, będzie kątem. Dobra, ale jak ma, jak ma koziołkować, to sobie załóż kask. A wstecznie. Chłopie, to jest sprzęt Spidermana nowa. Co? Ej, ale ciężko, to jest do wcielania, tak? Serio, to ma tyle. Robisz tak. To ma serio tyle. Nie katowany. The guy.
wytykałem się już tutaj. Tak, bo już zrobiłeś coastera. No i właśnie się wytykałem. Dzięki. Mogę wam dać po dwie, jak chcecie. Proszę. Zrobisz przycierę? Zrobię. Tutaj po placu, zobaczę jak to ten, ile to masz. Ale bez żadnego driftowania, no, dobra? Spróbuję. Chyba, że na dwóch spróbuję. No to, a umiesz jeździć? Kiedyś jeździłem, ale to dobre 5 lat temu. To może lepiej nie. Niestety jazdy już dzisiaj na kładziku nie będzie, ponieważ ten oto pan zrobił o tak. Jak? Tak jak teraz ci pokazuję. Żyje? Żyje. Normalnie na kładzie? No. To sprzęgło rozjebane. Tak. Sprzęgło i... I czasza. Kurwa. Połamałem czasę tu. No to. A nie, wypadło chyba. Nie no, tu pękło trochę, ale chociaż kurwa. Nie, wypadło nie. Chyba. Wypadło. Ja wiem, zaczepię tu sobie, to jest zaczepię tam. Do kaputy. No co? Co rozpałeś? Nagrałem na szczęście. Ale widziałem akurat jakby. Ale. Właśnie w sumie to wyszło, że sprzęgło tylko połamałem. I tu śruby dwie. No hajsajda zrobiłem. Mam nagrane. No to mi wyślij nagranie. No wyślij, wyślij, ci muszę odkupić rzeczy. Nie. Jak ty to w ogóle zrobiłeś? Leciałem bardzo szybko bokiem, ostro. I miałem już full kąt. Odpuściłem lekko gaz, bo chciałem, żeby wrócił. I mnie wystrzeliło w drugą stronę. Bo wyjechałem na sytę po prostu. Ja myślałam, żeby wiesz, jakiś ziomów, którzy nie umieją jeździć, nagrywać. Ja nie umiem kładem jeździć. Ale ty... Ja nie umiem kładę. Chyba by się wyjęła. Nie. Ona się. Ona była krzywa, tak. Stary. Zobacz, bo przesunięta tak, nie? Może trochę się wbiła. No bo dzisiaj nie jeździłam jeszcze. Już nie pojeżdżę. Widzowie, robimy grubą akcję. Będziemy próbować zrobić przycierę kaskiem i rękami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie. Patrz, będzie wyszło coś takiego. Co może pójść? To plus to równa się to. Cały tutaj będzie. Rafał jakiś seter zgrzewa. No właśnie, słyszę. Zgrzewa się. Co może pójść nie tak? Muszę chyba jakieś inne rękawiczki założyć. Będzie widać ten. Hej. Hejka. Jakiś lęk, byś miała może coś tam? Ten. Tak, no. Pewnie. Proszę. Dziękuję ci bardzo. Prosto w miarę bądź, bo ty robisz tak, że lewą ręką nie trzymasz i się kładziesz w lewo. Co ty robisz? Co? Ja pierdolę. Będę prostować w prawo. Możesz w tyle, bo to jest dosyć... Dużo mięśni brzucha muszę używać, wiesz? Kurwa mać!
wyciągaj mnie za ubrania, tylko prostą ręką otwartą się. Okej. Ale dał radę, dawaj, serio, nic się nie stanie. No to jest dobry plan. Jakbyś zrobił z Niestopana? No. To by było dobre, no. Ja siódmego ściągam mi. Jakby on z nim zrobił Stopala. Podbija tutaj. Ale czy to jest odpowiedź? Nie, jeszcze raz, no dawaj. My musimy na razie potrenować, wiesz? Ale tu jest, wiesz... Jak ty k***wa przycierasz oka? Dobrze właśnie, ona wchodzi łokcie. Bo nie wytrzymał. Tak trzeba motocykle zdejmować, a nie się męczą ludzie z pasami. Ej, poczekaj, poczekaj! Czekaj! Dawaj, ja wsiądę! Rób tu jankę, tylna! Dawaj, wstrzymaj od razu! Ale daje te whipy składa na supermociaku, ale chłop! Patrzcie, kto nas odwiedził. A i kto nas odwiedził? Psuje. Psuje? Psują zabawę. Psują zabawę? Mhm. Nie, może dzisiaj nie zepsują. Odjeżdżają od mojego samochodu lepiej. Tylko jeżdżą, obserwują. Niech odsuwają się od mojego samochodu, bo im rdza przejdzie na błotniki. On macha. No co mam zrobić? Miły jestem. A makasz? Uśmiechają się, to co są. Chyba git. Ej, chyba przyszli po zdjęcia. Po do ciebie, do motokotu. Po zdjęcie do motokotu. Ja nie znam nikogo stamtąd. O! Patrz. Możemy was na TikToku znaleźć. Tak? No. Uwaga. No, mała tylko TikToka używa. Ale macie reklamę na tym. Właśnie. A, Czarek, czemu nie ma TikToka? No, zbanowali nas. Za to. Tak? No. Za to. Naruszenie zasad społeczności TikToka. Ale nie wiem o co chodzi. No, to jest przesada. Nie, to jest nic. Nie, to nie.
No. Gdzie dalej wyruszacie? Aha? Gdzie dalej wyruszacie? Nie możemy zgrać. No, no. No czego nie? My zaraz kończymy. Tak? Kończymy, no. Ale co, tu, tu można jeździć, czy nie? Chyba jest dalej. Tutaj raczej nie. Bo tutaj nie ma. Nie obowiązują chyba zasady ruchu drogowego. To nie jest droga publiczna, nie? 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 No nie wiem, wygląda jak las targowy. A jaki znak stał tam przed wjazdem? No. Ja nie, ja w ogóle żadnych drogów nie wiem. Ona nie wiem, ona nie kierowała. My się nie czepiamy, ale... Jeżeli będziecie mieli zgody od Urzędu Miasta, to tak. Tak? Tak, ale tam jest droga wewnętrzna, tam można jeździć. Ale to i tak będziecie tutaj jeździć. Nie. My tam i przez kolegi, więc... A tam wszystko do neta? Nie, to do tego archiwum. Kurde, dlaczego to nam ten czubek zabrał? Dobra, bawcie się byle bezpiecznie, żebyśmy nie musieli przyjeżdżać. Dobra, dziękujemy. Miłego dnia. Się odzywa, nie wiadomo po co. A czemu bomby odpali do filmiku, czy co? Oni chcieli wystąpić po prostu w filmie. Chłopaki pakują motorki. Ja teraz nagrywam content, bo kapucha się wypina. Na odwrót powinien być, ja powinienem nagrywać. Ej, podobał wam się spot? Powiedzcie coś. Tak, chcecie kogoś pozdrowić? Mamę? Wszystkich pozdrawiam. Wszystkich. Tak? Po prostu wszystkich. No. Miśka to dobry chłopak, pozdrowi wszystkich. Tak. I wszyscy czują się pozdrowieni i zadowoleni. A ja nie. To musi kogoś coś pozdrowić? No wiesz, że nie. W ogóle? Nie. Nawet mamę? Nie. Ja dzisiaj nie chcę nikogo pozdrawiać. Okej. Okay. A podobało ci się? Super, tylko pizgało. Delikatnie. Wszystko było, nie? Wiatr, deszcz. Wiatr, deszcz, dokładnie. Wypadki. Słońce. Wypadki chodziły parami, nie? Dokładnie. Dużo ich było. Kłady się psuły. Nie wiem, było elegancko, czyli tak jak zawsze. Ty może chcesz kogoś, Piotrek, co zrobić? Mamy, tatę i rodziców i dziewczynę. Tak pakuję motorki w pławek. Jakby... O, tak było dokręcone koło? Tak było dokręcone koło. Podczas tych wszystkich rzeczy, które widzieliście na tym motorze dzisiaj. GGWP. A kto to skręcał? Ja psuję, ale nie aż tak. Kto to skręcał? Kogo chcesz pozdrowić? Skręcającego pozdrowisz? A, żegnamy się z widzami. Pożegnajcie się wszyscy, pomachajcie. Jak w familiadzie. No. Ej, czekajcie mu. O, no weźcie się, skurczcie. Dobra, nara. Ale Sigma. Młoda. Mordeczki, my już pakujemy motorki Kładzika i Busa. Bo wyrażaj się jak się. Okej, okay, sorry. Mordeczki, Rafał już pakuje motorki Kładzika. I kończymy spota na dziś, także ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobał film. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.